thank mm -hmm. you Dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj na moim stole Ortur Laser Master 2, czyli maszyna, którą jakiś czas temu już wam pokazywałem, ale dzisiaj jest już to odnowiona wersja z najnowszą głowicą 10W, czyli Dual LED. I ta maszyna już naprawdę uwija się. Jest bardzo ciekawą maszyną, którą warto rozważyć zdecydowanie, jeśli ktoś szuka maszyny, która będzie i szybka i mocna. I od razu wam pokażę jedną rzecz, którą pokazywałem przy Ortur Laser Master 3, że nie mogłem tam nic podkładać. O to mi chodziło. Ja tutaj mam jeszcze ten plaster miodu, który jeszcze jest przeze mnie poszerzony, i w ogóle, żeby tutaj można było mocować różne elementy. I tutaj, jak widzicie, mogę sobie to swobodnie przesuwać w jedną, w drugą, w trzecią. W czwartą nie, ponieważ tutaj jest elektronika. Dobra, czyli to na razie wezmę, żeby Wam nie mieszać na wizji, co jest maszyną, a co jest akcesoriami dodatkowymi. Tutaj rozłączę wtyczki i już Wam pokazuję, co i jak. W tej maszynie również profile, które są zastosowane nie są takimi standardowymi profilami. Tutaj jak widzicie, te profile przedni i tylni są po prostu takie zaoblone, a te, ten profil prawy i lewy już są profilami typu V i tam jeżdżą kółeczka. I same te kółka, jeśli zobaczycie tu, same te elementy jeżdżące mają właśnie po cztery koła i to jest bardzo dobre rozwiązanie. Mówiłem o tym, że możemy bardziej kontrolować taki wózek, który ma cztery miejsca styku niż, niż te trzy miejscowe. To jest jedna rzecz, i druga, o której chciałem powiedzieć, to oczywiście głowica. Oczywiście głowica, która wygląda następująco. Regulacja wysokości banalnie prosta. Mamy tutaj śrubę dociskową, i to jest wydaje mi się, że najprostsza, najszybsza, najpraktycznie najszybsza metoda, jeśli chodzi o zmianę wysokości. No, ale tutaj oczywiście mamy element, który się nam wysuwa, czy też pokazuje, i to jest ogniskowa. Dojeżdżamy, chowamy, i możemy zabierać się do pracy. Tutaj jest podłączona elektronika. A tutaj jest podłączony Air Assist. I to jest bardzo dobra kolejna wiadomość, że tutaj również głowica jest od razu już przystosowana. Proszę bardzo. Więc to już nie jest jakaś drukowany element, który jakiś tam plastikowy. Tylko normalnie wykonane z kawałka metalu czy z aluminium. I Powietrze jest podawane z boku i wychodzi tą samą szczeliną, która wychodzi wiązka laserowa. To pomarańczowe szkiełko, tak naprawdę, pomaga nam w tym, że nie musimy czasami tych okularów mieć na, na nosie, tych pomarańczowych, bo to szkiełko jest na tyle nisko, na tyle blisko samego elementu, w którym pracujemy, że. Nie ma się tak naprawdę, gdzie to odbijać, żebyśmy widzieli to oczami. No i teraz tak. Tutaj mamy cały nasz panel kontrolny z przodu, czyli mamy tutaj gniazdo zasilania, później port USB, później kabel do podłączenia internetu i mamy również power i boot. Dobra. I to jest wszystko, co mamy. Nie ma w tej maszynie na przykład krańcówek, czyli. Prace tutaj rozpoczynamy przesuwając bramę z głowicą w skrajny narożnik, czyli to będzie lewy przedni narożnik i to jest 0,0. To jest aż tak proste. Tylko trzeba pamiętać, że konfigurując maszynę, musimy wyłączyć przepraszam, konfigurując maszynę w oprogramowaniu, musimy wyłączyć Automatyczne homowanie, czyli jechanie do tej pozycji 00, no bo maszyna tak, na, tak naprawdę będzie starała się jechać i czekała będzie na sygnał krańcówek, których tutaj fizycznie nie ma. Ale one tak naprawdę nie są potrzebne, bo kiedy tutaj, kiedy rozpoczniemy tak pracę, to to jest nasze 00, a później ona oczywiście jedzie sobie tutaj dalej. Komenda $x. To jest komenda, która, którą trzeba wydać, aby w Lightburnie móc przesuwać później głowicą. To o tym pamiętajcie. Kiedyś wydaje mi się, że w jakimś filmie o tym mówiłem. No i teraz na pewno czekacie na pracę. Tutaj mam je zgromadzone. I powiem Wam jedną bardzo ciekawą rzecz, która na razie nie potrafię sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to jest możliwe, że. Uważajcie to. Pokażę Wam może na przykładzie tego kota. Już tutaj szukam. Spójrzcie na to. U góry jest głowica 10-watowa w Ortur Laser Master 3, a tutaj w dwójce. Zobaczcie, jaka jest różnica. Może tak, tutaj będzie kamera. Spróbujemy pokazać. Tak, zobaczcie to. To jest trójka. Przepraszam, to jest dwójka. A ten jaśniejszy to jest trójka. No jest mega różnica. I skąd się ta różnica bierze? Nie mam pojęcia. No, no, naprawdę nie wiem, co jest grane. I teraz, tak, tutaj mam te karty testowe, i ja na nich już widziałem, bo tak naprawdę zawsze zaczynam pracę z tymi kartami. I teraz y, wykonałem sobie najpierw te strzały testowe z nadmuchem. I jak zobaczyłem, że to kurde idzie tak, że, że aż za mocno. To stwierdziłem, że no, może jednak nadmuch włączyłem i wtedy on bardziej próbuje palić te materiały. Więc powiedzmy, że to co tutaj robiłem w trójce nie miało nadmuchu. Więc dobra, ten z nadmuchem na razie odkładam. Ja tutaj muszę tylko skreślić jedną rzecz, bo tutaj wtedy pomyliłem się i, i w nazwie pliku. Nie wiem, czy żeście widzieli, że była dwójka, a to była na 100% trójka. No i teraz zobaczcie. Tutaj mamy trójkę. I jak widzicie, nawet praktycznie nie przecięło do samego końca tych kwadracików tutaj. No i teraz spójrzmy na, na to samo. W wersji właśnie tej głowicy przy numerze 2. Ja tutaj może zrobię nawet klatkę stop. Spójrzcie na najszybsze, największe prędkości, najmniejszą moc. Co się tam pokazuje? I teraz to samo tutaj. Jest naprawdę różnica. Może tak jeszcze pokażę. I to duża. I to samo, oczywiście, tutaj przy tej tabliczce białej. Dobra. Zobaczcie u góry, jak jest to wszystko pojarane. Na dole jest trójka. U góry jest dwójka. Ciekawe, nie? Więc teoretycznie to powinno być to samo. A okazuje się jednak, że są różnice. Dobrze. To teraz weźmy sobie może coś. Dobra. Tniemy drewno o grubości. 10 mm i tutaj mamy lipę, 100 na 100 prędkość, dwa przejazdy. I jak widać, bez problemu jesteśmy w stanie przeciąć tą grubość. Tutaj mamy buczynę, niecałe 4 mm. Jak widać, 100, przepraszam, 300 na 100. Nie udało się przeciąć do końca, ale 100 na 100. Jak najbardziej i 200 na 100, na jeden przejazd również spokojnie da się przeciąć. Lite drewno buczyna. Kolejna rzecz. Taki materiał. Skóra, która ma dwie warstwy, czyli zdejmujemy jedną warstwę. I tutaj prędkość w granicach chyba 1000. Żeby zdjąć to delikatnie, pojawia nam się wtedy ta druga warstwa, i możemy. Bardzo fajny materiał, to akurat z firmy Trotek. Będzie o tym zupełnie osobny jeszcze film. Blaszki aluminiowe, również da się w tym, będzie smok w tą stronę. Tak to wygląda. I to nawet praca dosyć szybka, bo to w granicach chyba też 1000 na 100. Kolejna rzecz, kolejna rzecz, czyli rysunki fotografie zamienione na skalę szarości. I tutaj zrobiłem sobie dwie próby. Czyli próba w inwersie i we właściwych kolorach. To jest akurat płytka włókno cementowa, którą mam na dachu. Jedziemy dalej. Proszę bardzo, 5000 na 100. I klon. Przepięknie to wychodzi. Przepięknie to wychodzi. O jakość jest naprawdę rewelacyjna. Super, nie? Dobra. Troszeczkę głębsze grawerowanie, czyli 3000 na 100. Buk. I to już jest dość głęboki wżer w materiał. 3000 na 100 elegancko to naprawdę bardzo dobrze wychodzi. I jeszcze mam coś, mam coś jeszcze, co również się wam spodoba czyli praca w stali kwasoodpornej. No i tu zobaczcie, tutaj była prędkość 100. Teraz tutaj na dole jest prędkość 500. I ta twarzyczka wyżej to już była prędkość 1000, czyli już troszeczkę jaśniejsza. Ale to, słuchajcie, jest naprawdę czarne. I to wydaje mi się, że z tych wszystkich próbek, które do tej pory wykonywałem. To wydaje mi się, że będzie najmocniejsza czerń bez oczywiście żadnej farby, bez nakładania niczego. Bardzo dobrze to wyszło w stanie. Zrobiłem jeszcze próbę odnośnie pracy na ceramice. Wziąłem sobie talerz. Tutaj pojawił się, e, użyłem najpierw flamastra. Czarnego, bo na białym to oczywiście nie wychodzi, ale kiedy użyłem czarnego flamastra, to laser wtedy to wszystko pięknie łapie, ale słuchajcie, to co jest tutaj, to czarne, to tak naprawdę jest trochę pobrudzony to szkliwo, takie, które się tutaj pojawia. A to, co jest białe, to już udało się to zeskrobać. Widać, jak głęboko to weszło. O. Teraz będziecie widzieć. I wydaje mi się, że podobnie pracując w kamieniu przy jakimś poprzednim laserze, że jeślibym zostawił ten talerz w tym miejscu i przejechał jeszcze raz szybciej, to prawdopodobnie laser by usunął to takie zeszklone, ten, to szkliwo powiedzmy, i byłoby to wszystko wyczyszczone. No ale tak pokazuję to tylko jako ciekawostkę, bo. To nie wyszło dokładnie tak, jak bym chciał. Myślę, że laser naprawdę godny polecenia, no bo Ortur, powtarzam, nie robi e, to, nie jest ich piesza konstrukcja tylko myślę, że Ortur robił te lasery jako chyba jedną z pierwszych firm chińskich i to po prostu wszystko działa. Podłączacie sterowniki w Windows 11, bez problemu rozpoznają to wszystko. Świetnie, że jest ten Air, Air Assist zrobiony tutaj. No, oczywiście musicie mieć jakiś kompresor, jeszcze. Ja mam taki do aerografów, do malowania, ale jeśli macie nawet duży kompresor, to mały zaworek, żeby przymknąć troszeczkę. Zresztą po tych wężykach i tak nie da się uzyskać jakichś olbrzymich ciśnień powietrza. To wszystko w takim razie na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Link do tego sprzętu tradycyjnie w opisie. Na razie, cześć.